to nie są święta, tylko to jest, są mistrzostwa świata i jakbym sobie mógł coś życzyć, to oczywiście takiego spokojnego meczu, ale wiadomo, że tutaj są tylko silne drużyny i że nie ma takich naprawdę łatwych meczy i dlatego był to horror oczywiście do końca i mimo wszystko wierzyliśmy cały czas w to zwycięstwo i no, na końcu mieliśmy trochę więcej szczęścia i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy ten mecz. Gratuluję jeszcze raz tego zwycięstwa, ale to kolejny mecz, który pokazał, że gra w przewadze jednego zawodnika jakoś tak nie wychodzi naszej drużynie. Myślę, że teraz już ciutkę lepiej nam to wychodziło. Oczywiście, że jest to jasne, że każda drużyna śledzi też wideo i się nastawia na nasze zagrywki. Musimy to jeszcze w detalu jeszcze lepiej zagrać i przede wszystkim też w przewadze w obronie też pewniej stać, bo też tam 2-3 bramki kasowaliśmy. Dla Ciebie to jest bardzo ważny turniej, pierwsze Mistrzostwa Świata, tak ważny turniej z reprezentacją Polski. Taki mecz jak ten z Rosją chyba pomógł Ci się już zaklimatyzować dobrze i tutaj, i w zespole, i będzie tylko lepiej. Dokładnie, mam też taką nadzieję, że będzie tylko lepiej. Cała drużyna gra coraz lepiej i nasza moc rośnie, czuję to też z dnia na dzień i mamy nadzieję, że jeszcze turniej będzie długi. Pewność siebie jest po takim spotkaniu większa? Oczywiście, że pewność siebie wzrasta po takim zwycięstwu, bez dwóch zdań. No i teraz bierzemy następny mecz z Arabią Saudyjską.